Słuchajcie, nie zdążyłem odejść, no chłopaki mnie nie puszczą. Nie będzie. A nie będzie, to jakieś srebrne marki przez nie! O ile srebr! Witam serdecznie, dzisiaj odcinek z serii z kalpasem przez las. Mamy niedzielę poszukiwania z odeńcami. No jest nas dzisiaj dosyć spora ekipa. Wróciliśmy na działkę na Rudę Śląską. Będziemy się dzisiaj kręcić w okolicach okopu, tam gdzie ostatnio powychodziło troszkę guziczków. Mam nadzieję, że coś uda się nam trafić. Nie przeszkadzacie mi chłopaki w ogóle. Zobaczcie, taką mam asystę miłą przy pierwszym dołku. I pierwsze znalezisko, kalesoniak. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie wyszły ostatnio guziczki. Kolejny sygnał, dosyć fajnie brzmi. Już chyba go widzę. Widzę go, o! I co tu mamy? Jest moneta. O, niestety. 20 groszy PRL. Nie jest to międzywojnie, tak właśnie myślałem, że będzie międzywojnie, ale niestety nie tym razem. Obok jeszcze drugi taki drobniejszy, zaraz go wykopiemy. Jak będzie coś fajnego, to się włączy. Jest i kolejna krągłość obok tych 20 groszy. Podejrzewam, że też będzie PRL. 20 groszy. Ciężko mi to teraz rozszyfrować. A nie będę tego tarł, żeby nie zniszczyć monety. Tu już chłopaki chyba coś trafili. Na razie większość żelaza, a teraz taka malutka drobinka się trafiła. Może to będzie widać. To może być jakaś spłonka z łuski. Coś w ten deseń. Znaczy ja tam się walczyłem o jednego kalesoniaka. A tu chłopaki, patrzcie jakie obfite miejsce trafili. Co tu jest jeszcze? 10 fenigów. A tu widzisz, że jest. O, jest nasz guzik. Ale no niestety. No, co to było? Rozorane było. To była 19 bodajże? Tak. Znaczy, jakby był cały, to farba widać, nie widzisz? Ale, no ja, ale tutaj jest cały. Super. No to idę w tamte miejsce. Zobaczcie, tu następny wyskakuje. Kurde, same kalesoniaki. Same. Jeszcze tego jest więcej. No. No teraz właśnie mam takie coś w stylu. Jakieś oczka z pałatki, no taki. Na razie nie mam pomysłu, co to jest, może ktoś z was będzie miał. A, czy jakiś taki kawałeczek cynku, ołowiu. No jest kamerka. Dostałem. Zobaczcie. Jest groszówka. Będzie coś widać. O. No z tej strony gorzej. Powiedzmy. Kamera może tego nie. Musicie nam zaufać, że to jest jeden grosz roku na razie. No na nie słowo. Podamy, bo jest za bardzo zarościałe. Banda odyńców ryje w koło. A i teraz wyskoczył w końcu to, za czym tu przyjechałem. Jest wzór 19. Nawet cały jeszcze jest tył. One są bardzo delikatne, więc podejrzewam, że może się rozlecieć. Ale na razie jeszcze się trzyma fason, że tak powiem. Zobaczcie, sygnał koło sygnału i wszystko wychodzi związane z naszymi żołnierzami. Teraz kolejny kalesoniaczek. Niestety dzisiaj chyba lepiej mi idzie rola kamerzysty niż kopacza. Zrobimy, podejmujemy. No i jest kolejny zarzut. No i super. Uszko chyba nam odleci. Bo już tu widać dziurkę na nim. I kolejny skoczy. Troszkę nas się tutaj zebrało. Męczymy te miejsce, męczymy. No i mam nadzieję, że będą tego efekty. Zobaczcie, kupił Equinoxa i kosi. Kosi chłopaczyna. Jest kolejny. A jest uszko? Jest uszko? Jest. A nie, będzie urwane, kawałeczek łóżka jest. No ale. Kolejna misja może być dalej nagrywana. Zobaczcie tu. Roman mówił, że nigdy nie znalazł guzika z orzełkiem. No i w końcu się udało. Zobaczcie, tu kręcimy się tak całą ekipą metr po metrze, no i są tego efekty. Zobaczcie, tutaj Sławek sprzęt wymienił i teraz trzepie znowu. Jest duży guzik. Tam wyszedł. Tu Mateusz mówi, że jest znowu kolejny. A podejdziemy do niego, co? Nie będziemy tacy. Jeden do moneciarki. Teraz zbieramy, zrzutka. O. No i super. Kolejny do kolekcji, ciach. Chodźcie na żywo, też zagrożę. O. Tu Adam mówi, że masz żniwiarkę. Nie, żniwiarka już wyciągnięta. A co tu będzie? To był guzik z orzełkiem oczywiście. Co tu będzie? Jest taki głębszy sygnał. No. Brzmi dosyć stabilnie. No, sygnał 48, powtarzalny, nieprzerywany. No, brzmi dosyć stabilnie. Stabilny. Wypłata 30. Kijowo, ale stabilnie jest, żeby nie używać przekleństw. 82, możesz zbliżyć się.
bowiem tu wyleci teraz. Co tu wyjdzie? Uska! Pierwsza tutaj. Ucha. No proszę. Ale patrz, jak się ładnie zachowała. No, a widać jakieś sygnatury na niej? Tak, coś tam będzie widać w ogóle. Poka, 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 poka. O, panie. Z którego roku? Boże, który rok? 2013. Nie dam rady. 2013 rok, 10 groszy. O, panie. O, panie. Jakiś hajer tu był. Po szychcie zgubił. Będzie widać, będzie widać. O, to akurat w tym miejscu niespodziewane znalezisko. O, jest na razie multum polskich guziczków. Zobaczymy. Wracamy teraz od nowa. Męczymy tam tutaj w takim dołeczku. Monetka. Podejrzewam, że to jest w międzywojnie groszówka. Ale jest tak zarośnięta. Ciężko będzie tutaj na miejscu oczyścić. Na razie wrzucę do moneciarki, niech się namoczy. Może na podsumowanie się to uda. Pocieszającym faktem jest to, że teraz Adam właśnie wyciągnął siódemkę. Brakuje, no brakuje drugiego numerka, ale prawdopodobnie znowu trafiliśmy na ślad 73. pułku piechoty. No jeszcze jakieś z pół godzinki kopania. Trzeba potem jechać przygotować grilla. Chłopaki tutaj jeszcze, nie wiem czy będzie za mną ich widać. No, oni jeszcze będą męczyć to miejscowe. Podejrzewam, że jeszcze tu powyciągają. O, tu mi koledzy podpowiadają, mały w kaloszach znalazł, zobaczcie, zapalniczka. Troszkę się rozleciała, ale naprawdę super fan z epoki. Jakiś żołnierz tu płakał jak zgubił. Zobaczcie, kolega tutaj też ma. Myślałem na początku, że to jakiś nietypowy aluminiowy guzik, ale chyba tutaj wierzchnia warstwa jego odleciała, został taki rdzeń. O, i śledzie, to już kilka tych śledzi wyszło, to są te namioty. No, jeszcze tutaj jeden. No, to też tam przy okopie też wyszły te śledzie. Co tu masz, Gienek? Pokaż jeszcze. O, guziki, ładną zapalniczkę tam trafili. No, widzisz, no, patrz. Taką okopową. To jest, widzisz, nie wiem co to. Nie wiem, czy z rakietnicy. No, dokładnie. Piżamowców to tu mam dosyć sporo, słuchaj. No, czy jest tej drobnicy jeszcze? Monetek, piżamowców. Aha, jakieś PRL-ki, nie PRL-ki. No, i cęgi do zębów. Tak, do wyrywania? Jakiś dentysta tutaj był, co? O, no, tu jest ten, halerowski. Czyli błękitnej armii, dokładnie. Tak, dokładnie. No i tu są żołnierze. No, super, super, panie. Zbliża się czas zakończenia poszukiwań i coś pogoda się nam psuje. Mam nadzieję, że jeszcze pozwoli zrobić grilla, chwilę posiedzieć, pogadać. Słuchajcie, nie zdążyłem odejść, no chłopaki mnie nie puszczą. Już byłem 50 metrów i słyszę krzyk. Ponoć jakieś... No. Oj, ponoć coś tu fajnego. No, panie. Ciekawa, jaka będzie zawartość. Czy rozpieczętowujesz go? Oczywiście. Czyń honory. No. Nie, nic nie będzie. A nie będzie, to jakieś srebrne marki przebiegły. Nie! O, ile sreber! O, panie, o, panie! No, ile sreber, matko. Zasrebrzyło się, gratulacje. Jest rybak. Srebro, jagódki. Nie, alum, 2 złote. No, to perele, no, perele. Zgubiłem. Zobaczcie, ja tu sobie wykładam guziczki, przyszedł kolega i sypnął całą garścią kalesoniaków. Nakopał tego mnóstwo, no. Masakra. Ja podejrzewam, że dzisiaj to będzie rekord w kalesonach. My już tutaj grilla przygotowujemy, a chłopaki mnie wyciągnęli z miejscu. No, no. O, o kurde. Patrz, kurde, tego jest. Aha, te gwoździki, one mi coś mi mówią. No. No coś mi to... Buty oficerskie te były podkute, żeby uderzały, nie żeby przeskały. Może coś tym nas być. No ja, są tu guziki z orzełkiem, kalesoniaki. I z tej dziury to wychodzi, tak? Tutaj, no, w tym miejscu. No, dalej są sygnały. No dobra, opy, to drążcie. Ja lecę przygotowywać wuszty. I słuchajcie, tyle tylko materiału z tych poszukiwań było, ponieważ ja też nagrywałem i nagrywałem podsumowanie, które było bardzo fajne, ponieważ jak widzicie, nie wiem czy na zdjęciu, które tutaj mam, są wszystkie fanty, wydaje mi się, że jeszcze chyba nie wszystkie. Niestety... Jak jechałem na Lelów, to wyczyściłem sobie, sformatowałem kartę w kamerze i niestety to wszystko przepadło. Myślałem, że już mam to zgrane. Tak się zdarza raz na jakiś dłuższy czas, taka wpadka. Ale materiał Dawida wystarczył, żeby zmontować film, bo był bardzo dobry. Film po prostu jest trochę krótszy niż powinien być.
Co dostaliśmy gratis? Podziękowania od zadowolonego klienta. No to takie bogate podziękowania. O, human termos. Słuchajcie, tak przeglądam rzeczy z tego naszego lokalu, gdzie mamy magazyn. Widocznie nie wszystko posprzątaliśmy po remoncie. I mamy tutaj gazetę, która się nazywa Tygodnik Solidarność z 1981 roku, czyli gazeta z tego roku, co ten blok został oddany do użytku. No i przechodzimy na jakąś tam stronę, a tam artykuł Człowiek na śmietniku. Czyżby tu pisali już o poszukiwaczach? Tak by się mogło wydawać, ale niestety tekst jest bardziej smutny, bo opowiada o chorobach psychicznych. Zresztą widzicie tu ilustrację, ale jak przewiniemy sobie tutaj, to mamy piękny takie logo. Może my takie będziemy mieć. Nowa związkowa ustawa. Piszą także, że gwarancji nie będzie. Przyjaciele, pogódźmy się z tym, że gwarancji nie ma i nie będzie. A tymczasem Quest dał gwarancję 5 lat na Questa Q35. Mamy też tutaj w gazecie konkurs na życiorys młodego robotnika. I do wygrania jest pierwsza nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych. No i trzy jeszcze nagrody po 10 tysięcy mniej. Także razem 110 tysięcy złotych na nagrody. Ktoś by pomyślał, że fortuna do wygrania, nie? Spakowałem nasze koszulki i idę zobaczyć, co tam się dzieje, bo coś się dzieje. Dawno tu nie byłem. Kurde, filmowiec. My z GoPro, a tu proszę. Ale to będzie raczej wina uszczelki. Raczej wina uszczelki. A była dana druga? Była. Bo te się już zostawciały. Dwie są w ogóle. No, ale tu nie ma dwóch zestaw. To jest kolor, jak się to wymawia? Kaki? Kaki? Taki oliwkowy, no. Oliwkowy. Odwiedza nas dzisiaj dużo gości, więc przyda się nasza kawka. Latte macchiato caramel. Także zaraz zrobimy i zaniesiemy. Dolce Gusto Italiano. Także idziemy do drugiego lokalu. Niosę w kubeczku śledami bitwy werskiej. Zrobiłem ci w takim kubeczku i tu masz tutaj też logo Underground Passion. A cukru? Nie. Dzisiaj piątek, 16 luty, bardzo słoneczny dzień, a miało padać. Tutaj tworzy się jedna z koncepcji naszego nowego logo, jakaś część z niej, ale to jest top secret na razie. No a dzień słoneczny i w niedzielę, oby się nie przesunęło, że właśnie w niedzielę będzie padać, oby tak nie było, bo widzimy się 100 km stąd, na granicy województwa śląskiego i opolskiego z kierownikiem Dawidem. Będziemy poszukiwać. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.